Nawet 90% zawodników trenujących kolarstwo, triatlon lub biegi długodystansowe przynajmniej raz doświadczyło problemów żołądkowo-jelitowych. Stres związany ze startem, błędy żywieniowe czy też brak świadomości to tylko kilka z czynników, które zwiększają ryzyko wystąpienia niechcianych problemów ze strony przewodu pokarmowego. Jakie czynniki zwiększają ryzyko problemów? Co robić, żeby im zapobiegać? Jakie strategie żywieniowe są zalecane i których produktów unikać? O tym wszystkim usłyszysz w dzisiejszym odcinku, którego gościem jest Bartłomiej Pomorski. Zapraszam do Gruppetto. Cześć, z tej strony Mateusz Gawełczyk, a Ty słuchasz podcastu Dietetyk Sportowy Online. Dietetyk Sportowy Online to podcast, w którym w prosty sposób wyjaśniam trudne zagadnienia sportowego rzemiosła. Dzięki tej audycji poszerzysz swoją wiedzę z zakresu żywienia, suplementacji, regeneracji, sprzętu oraz treningu. Ten podcast dedykowany jest kolarzom i triatlonistom, którzy poszukują praktycznych rozwiązań i metod na poprawę swoich wyników. Zapraszam do Gruppetto. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Dietetyk Sportowy Online. Wreszcie, po w zasadzie można powiedzieć długiej przerwie, mam w podcaście gościa i to nie byle jakiego gościa, bo wybitnego specjalista z dziedziny dietetyki sportowej, a mianowicie jest nim Bartłomiej Pomorski. Z Bartkiem znamy się w zasadzie od naszych pierwszych kroków w świecie dietetyki sportowej. Mieliśmy przyjemność organizować konferencję w ramach Polskiego Towarzystwa Dietetyki Sportowej, która gościła najlepszych dietetyków na świecie. I mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Sam Bartek dla wielu dietetyków w Polsce jest autorytetem i ciężko znaleźć bardziej oczytaną i będącą na bieżąco z badaniami osobę wśród dietetyków. W tym odcinku Bartek podzieli się swoją wiedzą w temacie problemów ze strony przewodu pokarmowego. Dowiesz się, jakie są najczęstsze problemy, jakie są ich przyczyny oraz jak im zapobiegać. Poznasz strategie profilaktyczne, a także odpowiedź na pytania, czy warto stosować środki farmakologiczne, ewentualnie suplementy w celach profilaktycznych. Zaczynamy. Cześć Bartłomiej. Cześć Mateuszu. Przedstaw się proszę, powiedz czym się zajmujesz. Jak zawsze najtrudniejsza część każdego podcastu, autoprezentacja. Nazywam się Bartek, jestem dietetykiem sportowym. Mówię o sobie, że jestem dietetykiem sportowym, ale chyba tak samo jest mi blisko do dietetyki sportowej, jak i klinicznej. I w obydwu tych gałęziach jedną z moich ulubionych dziedzin nauki, jeżeli tak o tym można powiedzieć, jest gastroenterologia, czy po prostu szerzej rozumiany przewód pokarmowy. Co mogę więcej o sobie powiedzieć? Tak jak Mateusz, jesteśmy absolwentami dietetyki, współpracujemy i ze sportowcami, ja przynajmniej jeszcze z, w cudzysłowie, normalnymi ludźmi, pacjentami, ale tak, ta dietetyka sportowa zawsze gdzieś chyba jest głęboko zakorzeniona w moim DNA i mam nadzieję, że dzisiaj się będę mógł tym moim ziarenkiem DNA związanym z dietetyką sportową i właśnie z przewodem pokarmowym z Wami wszystkimi podzielić. Jak dobrze wiemy, problemy ze strony przewodu pokarmowego w sportach wytrzymałościowych to można w zasadzie powiedzieć codzienność i większość zawodników przynajmniej raz w trakcie swojej przygody ze sportem miała problem ze strony przewodu pokarmowego, więc myślę, że trafiliśmy na idealnego eksperta w tym zakresie. Zacznijmy w takim razie od tego, co powoduje problemy żołądkowo-jelitowe z Twojej perspektywy. Jest szereg problemów, które, czynników, które może wywołać problemy żołądkowo-jelitowe, ale myślę, żeby nadać taki szerszy trochę kontekst temu zagadnieniu, warto w ogóle sobie podzielić, skategoryzować w jakiś sposób te problemy żołądkowo-jelitowe, bo one w takim najogólniejszym rozumieniu mogą dotyczyć górnej części przewodu pokarmowego, czyli tutaj najczęściej będziemy mieli do czynienia z jakimiś zaburzeniami funkcjonowania przełyku czy samego żołądka. Myślę, że takim najpopularniejszym objawem może być po prostu zgaga, albo w gorszym wypadku po prostu wymioty. Natomiast ta druga kategoryzacja dotyczy dolnego odcinka przewodu pokarmowego i tutaj ten czarny scenariusz to jest oczywiście biegunka,
konieczna wizytacja gdzieś w krzakach na uboczu, ale ze względu na to, że nasze jelita są bardzo wrażliwe, albo może w inne słowa to ubiorę, mogą się komunikować z naszym mózgiem za pomocą jelitowego układu nerwowego i mogą dawać symptomy uogólnione, czyli nie tylko będą to, nie wiem, na przykład jakieś wzdęcia, przelewanie się w żołądku czy sama biegunka, ale to mogą być takie bardziej nietypowe objawy, jak chociażby, nie wiem, uogólniona bolesność, nawet, nie wiem, mięśni, czy na przykład całego ciała, czy po prostu jakieś bóle głowy i tak dalej. Także tego typu objawy też się mogą pojawić i czynnikiem takim inicjującym będzie jedzenie, które sobie spożyjemy w trakcie czy przed wysiłkiem fizycznym. Także myślę, że dobrze właśnie zacząć od tego, od tych dwóch czynników, bo różne składniki pokarmowe, różne czynniki żywieniowe będą odpowiedzialne za każdy z tych objawów dotyczących górnej części przewodu pokarmowego i dolnej części przewodu pokarmowego. I w sumie możemy zacząć od tego, od czego zaczęliśmy, czyli od górnej części przewodu pokarmowego. No to tutaj te najbanalniejsze, może z naszego punktu widzenia banalne rzeczy dla z perspektywy amatora, kogoś, kto nie do końca porusza się swobodnie w świecie dietetyki, nie są to aż tak oczywiste rzeczy, ale sam timing, czyli czas spożycia posiłku, jego objętość, jego gęstość energetyczna, czyli to, ile kilokalorii przypada na przykład na 100 gramów pożywienia, czyli im więcej energii w mniejszej objętości, tym większa gęstość energetyczna, to są czynniki, które spowalniają tempo opróżniania żołądka. Czyli im wcześniej spożyjemy posiłek o większej gęstości energetycznej, tym dłużej on będzie zalegał nam w żołądku, czyli tu już jest czynnik, który może powodować, że pojawią się objawy refluksu, no bo jeżeli mamy coś w żołądku, zmienimy jeszcze pozycję, na przykład wsiądziemy na rower, no to wtedy mamy większe ciśnienie w jamie brzusznej, no i to może też rozluźniać dolny zwieracz przełyku, czyli tą część oddzielającą nasz żołądek od przełyku. Wcześniej na przykład, jeżeli wypijemy kawę, to jest taki, myślę, nieodłączny rytuał, jeżeli chodzi o kolarstwo, to też jest czynnik kofeina, która może rozluźniać dolny zwieracz przełyku, czyli jeszcze bardziej potęgować to objawy refluksu. To jest jedna rzecz, która może dawać właśnie uczucie refluksu. Tłuszcz jest takim, myślę, też makroskładnikiem, który wymaga tej wyróżnienia. Kiedy spożywamy tłuszcz, po pierwsze on bardzo długo zalega w żołądku, z tego względu, że gdy trafi bezpośrednio już do dalszej części przewodu pokarmowego, to będzie dwunastnica, jeżeli ktoś chce sobie zrobić powtórkę z anatomii, to w kontakcie tłuszczu z odpowiednimi receptorami wydzielają się hormony, które są takim naszym jelitowym hamulcem, czyli mówią, uwaga, nadchodzi jedzenie, które wymaga dłuższego czasu na trawienie, jelita zwolnijcie, bo my musimy sobie z tym poradzić. No i właśnie konsekwencją tego jest to, że tempo opróżnienia żołądka jest spowolnione, no i wtedy też jest większa szansa na to, że w tym żołądku będzie nam coś zalegało i będą pojawiały się jakieś nietypowe objawy z tej górnej części przewodu pokarmowego. Możemy do tego jeszcze dołożyć stres. Stres w postaci psychologicznej i sam stres w postaci fizjologicznej, ale też stres środowiskowy. Mam na myśli, a właściwie zmierzam do tego, że każdy z tych czynników będzie prowadził do pobudzenia współczulnego układu nerwowego. Przed chwilą mówiłem o tym naszym hamulcu jelitowym. Ten pobudzenie układu współczulnego też może być po części takim hamulcem dla naszego układu pokarmowego, przynajmniej jeżeli chodzi o żołądek, bo jeżeli rozpoczynamy aktywność fizyczną, to nasze mięśnie potrzebują mnóstwa tlenu, a żeby ten tlen dostarczyć, musimy tam przepompować krew. Obrywa się kosztem oczywiście naszemu układowi pokarmowemu, który jest wtedy gorzej ukrwiony, no i to tak jakby tempo opróżnienia żołądka również się zmniejsza, również wtedy to ryzyko tych objawów z górnej części przewodu pokarmowego jest nieco wyższe. I myślę, że tutaj można postawić kropkę, chociaż oczywiście to jest na pewno o czymś zapomniałem, ale przy tak wielokrotnie złożonym zdaniu nie sposób zebrać myśli w harmonijny sposób, ale tak mniej więcej wygląda zarys problemów dotyczących górnej części przewodu pokarmowego. Nie wiem, czy od razu powiedzieć, jak sobie można z tymi problemami radzić, czy jedziemy dalej z tym naszym dolną częścią przewodu pokarmowego. Mateuszu, gospodarzu. Myślę, że możesz
omówić jeszcze dolną część, a potem ja cię jeszcze dopytam o kilka elementów, które mi przychodzą do głowy jako czynniki stwarzające większe ryzyko. Jasne. Natomiast jeżeli chodzi o dalszą część przewodu pokarmowego, to wspomniałem o tym, że podczas wysiłku fizycznego zmienia się redystrybucja przepływu krwi. Większa część krwi płynie w obrębie naszego układu mięśniowego, no i nasz przewód pokarmowy na tym rzecz jasna cierpi. Jeżeli przepływ krwi w obrębie przewodu pokarmowego jest zmniejszony, to konsekwencją może być obumieranie komórek nabłonka jelitowego, czy po prostu komórek układu jelitowego, bo to nie są tylko komórki wyściełające nasz przewód pokarmowy, ale także chociażby, nie wiem, komórki, które są odpowiedzialne za sekrecję konkretnych enzymów trawiennych. No i oczywiście w wyniku tego może dochodzić do zmniejszonego, pogorszonego trawienia cukrów, które spożywamy w trakcie wysiłku fizycznego. Cukru, czyli po prostu mówiąc generalnie węglowodanów. To jest jedna rzecz. Kolejny ważny czynnik jest taki, że w sytuacji, kiedy uszkadzamy te nasze komórki jelitowe, dochodzi do tak zwanego zjawiska rozszczelnienia jelit, czyli ta bariera połączeń ścisłych, coś, co oddziela ten świat zewnętrzny, przewód pokarmowy od naszego ustroju, to są właśnie jelita. Jeżeli dochodzi do uszkodzenia tych komórek, bakterie, które są oczywiście naturalnie występują w naszym przewodzie pokarmowym, one sobie wydzielają różne toksyny. Jedna z tych toksyn to jest lipopolisacharyd LPS i on się przedostaje do naszego ustroju. Zaczyna go krążyć sobie w naszym organizmie coraz więcej i to wywołuje taką ogólnoustrojową reakcję zapalną. No nasz organizm musi oczywiście na to zjawisko odpowiedzieć. No i często pojawiają się nudności albo po prostu takie nieprzyjemne uczucie. Myślę, że większość osób na pewno doświadczyła tego zjawiska, szczególnie jeżeli dołożymy do tego wysoką temperaturę, bo te dwa zjawiska są ze sobą, często współwystępują. Czyli z jednej strony bardzo intensywny wysiłek fizyczny prowadzi do rozszczelnienia tych naszych jelit, a druga sprawa, zwiększona temperatura wewnętrzna naszego organizmu, to zjawisko potęguje. Czyli jeżeli my jesteśmy kiepsko nawodnieni, jeżeli jest wysoka temperatura lub wysoka intensywność wysiłku fizycznego, to tak jakby potęguje to zjawisko i pojawia się takie nieprzyjemne uczucie mdłości, nudności. Wtedy też często nie mamy ochoty na to, żeby sięgnąć po jakikolwiek produkt, po jakąkolwiek żywność. W związku z tym, że część tych naszych enzymów trawiennych, ich sekrecja jest zaburzona, ta parystaltyka jelit, funkcjonowanie jelit jest zaburzone, to niektóre węglowodany, które trafiają do naszego przewodu pokarmowego, nie są trawione w taki sam sposób, w jaki byłyby trawione w stanie spoczynku. I część węglowodanów kategoryzujemy pod takim pojęciem jak FODMAP. To są fermentujące oligodimonosacharydy i poliole. To są krótkołańcuchowe węglowodany, które po prostu są bardzo kiepsko trawione w naszym przewodzie pokarmowym i one mają bardzo różne funkcje. Jedna z ich funkcji jest taka, że działają osmotycznie czynne, czyli trochę na zasadzie takiej gąbki, która trafiłaby do miski z wodą, ona po prostu wsiąka tą wodę i to samo dzieje się z tymi węglowodanami, które trafią do naszych jelit. Jeżeli one nie są trawione, to działają jak gąbka, wyciągają wodę w kierunku światła przewodu pokarmowego, dlatego mogło się pojawić na przykład przelewania się w jelitach, no i w efekcie też może pojawić się biegunka. A druga funkcja tych węglowodanów, jeżeli one nie są trafione, właściwie konsekwencja niestrawienia tych węglowodanów jest taka, że trafiają do jelita grubego, gdzie jest mnóstwo bakterii, które oczywiście zaczynają fermentować te węglowodany. Czyli jak jest proces fermentacji, no to naturalną konsekwencją, każdy kto próbował piwa wie, co jest konsekwencją, są bąbelki, dwutlenek węgla, metan, dwutlenek węgla, w sumie są różne gazy, które się pojawiają w wyniku fermentacji, zależy od konkretnego gatunku bakterii. No i rozszerza się, tak jakby pompował się balon w tym naszym przewodzie pokarmowym. I wiemy, że Mateusz wspomniał o tym, że większość osób doświadczyła, ale wiemy też z badań, że część osób jest bardziej podatna na to zjawisko i wiemy, że ten sam napompowany balon niektórzy będą odczuwali jako bardziej dotkliwi niż niektóre osoby będą odczuwały jako bardziej dotkliwy niż inne osoby. Zmierzam do tego,
i w sumie o tym wspomniałem gdzieś między słowami, że komunikacja między mózgiem a jelitem przebiega dwukierunkowo, dlatego tak jakby stres może potęgować problemy jelitowe, ale też problemy jelitowe mogą wpływać na nasze samopoczucie mentalne. I zmierzam do tego, że u niektórych osób, przynajmniej wiemy to o pacjentach, czy u sportowców jest tak samo, tego niestety nie wiemy, ale że to samo zjawisko, na przykład właśnie pompowania w cudzysłowie tego balona w jelitach, będzie odczuwane jako bardziej bolesne przez niektóre osoby i jest takie prawdopodobieństwo, że właśnie u niektórych sportowców też tak się może po prostu dziać. No i puenta generalnie jest taka, że właśnie te niestrawione węglowodany prowadzą do nadmiernej produkcji gazów, które powodują na przykład wzdęcia, no i w efekcie też mogą tak jakby przyczyniać się do biegunki, przy czym za biegunkę bardziej odpowiedzialny jest ten efekt osmotyczny, tak? Czyli ten efekt to zjawisko gąbki. Może to już nie tak, znaczy dalej zjawisko patologiczne, ale jeżeli już trzymamy się tego niedokrwienia przewodu pokarmowego, no to oczywiście mogą się pojawiać złuszczone komórki nabłonka jelitowego w kale, może się pojawiać tam krew utajona w kale, no i też to może długoterminowo prowadzić do zjawiska anemii, czyli z sytuacji niedoboru żelaza w organizmie, natomiast to jako tako nie ma aż tak dużych konsekwencji, jeżeli chodzi o problemy żołądkowo-jelitowe, tylko to jest jakaś tam dodatkowa konsekwencja związana właśnie z tym po części patologicznym funkcjonowaniem przewodu pokarmowego w takich okolicznościach, z którymi kolarze w szczególności, chociaż nie tylko, często się borykają, czy generalnie zawodnicy sportów wytrzymałościowych, czyli takie skrajne warunki środowiskowe, wysoka temperatura, jeżeli do tego jeszcze dorzucimy wysoką wilgotność, to w efekcie mamy właśnie i wysoką intensywność, mamy bardzo wysoką temperaturę wewnętrzną organizmu. Dlatego te kostki z lodem, lód i tak dalej. A i widzieliśmy trochę tych kostek z lodem na trwającym jeszcze Tour de France, gdzie zawodnicy w kamizelkach zawierających w zasadzie lód okładają się przed rozpoczęciem wyścigu. Nie wiem, czy to było w tym roku, czy rok wcześniej. Niektórzy zawodnicy nawet ten start honorowy, jeżeli był długi, to potrafili przejechać jeszcze w tej kamizelce po to, żeby nie doprowadzać do bardzo szybkiego wzrostu temperatury wewnątrz organizmu. Swoją drogą, widziałeś sensory KOR do pomiaru temperatury u zawodników w trakcie wysiłku? Tak. Sam nie miałem okazji w sensie tak jakby korzystać z tego, ale jestem świadomy, że coś takiego istnieje i funkcjonuje. Ja z tego ostatnio korzystałem nie w trakcie wysiłku, a do sprawdzania zmiany temperatury ciała po zabiegu operacyjnym. Natomiast zmierzam do tego, że chyba Fabio Jakobsen udostępnił na Twitterze swój wykres z jednego z ostatnich etapów na Tour de France. Temperatura narastała i skończyło się to na 40,5 stopnia. I często w badaniach, generalnie zależność jest bardzo prosta. Im intensywniejszy wysiłek, tym wyższa temperatura wewnętrzna. Im wyższa temperatura wewnętrzna, tym wyższe uszkodzenia komórek układu jelitowego. Dlatego no w sumie właśnie z tego względu te wszystkie strategie, bo niektórym się wydaje, że to całe schładzanie tylko polega na tym, że poprawiamy nasz komfort cieplny, nasze samopoczucie i oczywiście to też po części jest prawdą, bo to wpływa na nasz z pewnością na nasz mózg, na funkcjonowanie mózgu i postrzeganie zmęczenia, ale to też ma bardzo duże znaczenie w kontekście właśnie funkcjonowania przewodu pokarmowego i też ewentualnej zdolności do tego, żeby przede wszystkim spożywać węglowodany, które są mega istotne, jeżeli chodzi o sporty wytrzymałościowe, ale też żeby móc je efektywnie wykorzystywać, czyli po prostu żeby je trawić i absorbować w przewodzie pokarmowym. Dlatego tak jakby te techniki, różne techniki chłodzenia, nie tylko kamizelki, ale też nie wiem, lód i tak dalej, czy niższa temperatura płynów, to tak jakby ten mechanizm jest na pewno wielokierunkowy, a nie ograniczający się tylko gdzieś do poprawy komfortu cieplnego czy obniżenia temperatury, nie wiem, skóry. Bardziej właśnie nam chodzi nawet o obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu niż samej skóry. Tak, gdybyśmy mieli podsumować te czynniki, o których powiedziałeś, to popraw mnie, o ile o czymś zapomnę. Ze strony żywieniowej mamy wysoko skoncentrowane formy węglowodanów spożywane w krótkim okresie czasu przed wysiłkiem. Mamy tłuszcz. Wspominałeś o błonniku? Czy nie wspominałeś? O samym błonniku
Nie, ale oczywiście to jest coś, o czym trzeba wspomnieć. Przy czym, no w sumie tutaj wymagałoby też małego rozróżnienia, bo błonnik nierozpuszczalny będzie zdecydowanie tą frakcją błonnika. Błonnik nierozpuszczalny, czyli możemy sobie skojarzyć na przykład z produktami pełnoziarnistymi, w takim najogólniejszym rozumowaniu. To będzie coś, co definitywnie będzie negatywnie wpływało na zwiększenie ryzyka problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast błonnik rozpuszczalny, który również występuje na przykład w niektórych owocach, na przykład w babce płeśnik, w płatkach owsianych w pewnym stopniu, to jest coś, co w mniejszym stopniu może te problemy żołądkowo-jelitowe potęgować, ale z reguły, jeżeli mówimy o sporcie, wyklucza się błonnik ogółem, bez tego rozróżnienia. Natomiast zmierzam do tego, że jeżeli się pojawiło trochę tego błonnika rozpuszczalnego, to ryzyko tych problemów jest na pewno nieco mniejsze, także nie trzeba aż tak panicznie się bać tego błonnika. Natomiast jeżeli chodzi o ten błonnik nierozpuszczalny, u ogólnym rozumieniem strączki, produkty pełnoziarniste, to jest coś, co jest niemile widziane, szczególnie w okolicach okołowysiłkowych. Raz, bo może potęgować problemy żołądkowo-jelitowe. Dwa, jeżeli chodzi o okres powysiłkowy, szczególnie na tym najwyższym poziomie, może lekko spowalniać tempo regeneracji, no bo ta suma dostępnych węglowodanów będzie nieco mniejsza i wiemy też z badań, że dostarczanie węglowodanów w takiej formie, w formie nieprzetworzonej, pełnoziarnistych produktów wpływa nieco gorzej na tempo odbudowy glikogenu mięśniowego, szczególnie jeżeli mamy niewiele godzin na tą regenerację. Ja bym tu jeszcze dodał do tego to, że uczucie sytości po produktach pełnoziarnistych będzie większe i może się to wiązać z tym, że zawodnik nie będzie w stanie przejeść odpowiednio dużej ilości zarówno węglowodanów, jak i samych kalorii w ciągu danego dnia, więc może się pojawić po prostu problem logistyczny. Zgadza się. I to zresztą często jest ten problem, szczególnie przy tych wyższych kalorycznościach, bo nawet jeżeli w takiej sytuacji nie bazujemy na produktach pełnoziarnistym, to i tak często ten problem z błonnikiem jest, czy tego chcemy, czy nie. I raczej tutaj problem jest w drugą stronę, że nawet jak się upcha wszystkie produkty przetworzone, to i tak jeszcze często brakuje tego miejsca, trzeba trochę przykombinować w tym jadłospisie, żeby tego błonnika no nie było, nie wiem, więcej niż te 35 gramów, a i tak często mniej więcej w tych granicach ten jadłospis tak się kręci, czy tego chcemy, czy nie. Tak, no przy tych dietach 6-7 tysięcy kalorii to w zasadzie chwytamy się wszelkich możliwych sposobów na to, żeby ograniczać ten błonnik, bo i tak wyjdzie go za dużo. Rozmawialiśmy wcześniej trochę o pracy na uczelni przed wejściem na antenę. To taki mały feedback ze strony pracy ze studentami. Rekordzista, albo rekordzistka, już nie pamiętam, w tym semestrze 180 gramów błonnika w ciągu jednego dnia. No nie wiem, czy nawet chłopcy zbieracze aż tyle błonnika dostarczają razem z dietą. Także musiała się naprawdę postarać, żeby tyle błonnika upchać. Tak, jest na Kalmarze jeden przepis, który zawiera chyba 80 gramów jakiegoś produktu obfitego w błonnik. Nie pamiętam, chyba tam są otręby pszenne. Więc... No się jestem sobie w stanie wyobrazić. Znaczy, no w sumie nie, no 180 jest bardzo dużo, ale do 100 gramów to nie jest aż tak trudne, bo wystarczy w sumie, szczególnie przy tym sezonie, objeść się malin porządnie jednego dnia i już mamy w sumie sporo załatwione, jeżeli chodzi o błonnik, bo w sumie jest kilka takich produktów, tego błonnika mają całkiem sporo, no ale 180 to jest coś, o co trzeba się postarać. Nie wiem, czy robiła to intencjonalnie, czy nie, jeżeli nie. Nie, no w życiu. Ale to wiesz, jak masz takiego sportowca na diecie wegańskiej, który ma do zjedzenia 6-7 tysięcy, wcale nie jest powiedziane, że nie zakręciłby się na własną rękę w okolicach właśnie 150 gramów błonnika. Pytanie, czy by tyle przejadł na diecie wegańskiej, wydaje mi się to trudne. To jest właśnie to. Nie mówię, że niemożliwe, bo pewnie moje oczy jeszcze wiele nie widziały. Jestem w stanie sobie wyobrazić różnych ludzi i na pewno ktoś taki gdzieś na jakimś szarym końcu świata się znajduje, ale raczej to jest w sensie bardzo podobny problem. Na chwilkę odejdę od samego świata sportu, ale żeby pokazać tak jakby też problematykę tego błonnika. A propos diety low FODMAP, która też ma swoje miejsce właśnie w sportach wytrzymałościowych, w minimalizacji tych problemów żołądkowo-jelitowych, połączenie tego modelu żywieniowego z dietą wegańską w teorii jest możliwe,
w praktyce mało prawdopodobne. Co prawda są testowane różne enzymy trawienne, które mogą nam pomóc rozkładać właśnie część tych FODMAP-ów, które najczęściej kojarzymy ze strączkami, ale one też działają bardzo selektywnie, czyli musielibyśmy je parować z konkretnymi strączkami, a to też nie jest tak, że strączki zawierają tylko i wyłącznie jedno źródło oligosacharydów, bo to konkretnie o tym FODMAP-ie mówimy. I myślę, że taką samą analogię można zastosować do świata sportów wytrzymałościowych, że teoretycznie na papierze jest to możliwe. Może ktoś by się postarał, bazując na dużej ilości jakichś suplementów, ogarnąłby to, ale sam sportowiec raczej by sobie z tym nie poradził, a i dietetyk miałby z tym niemały problem i byłoby to na pewno duże wyzwanie. Papier przyjmie wszystko, natomiast realizacja tego potem w kuchni przez osobę, która taki plan dostanie, to już jest zupełnie inna bajka. Podsumowując to, co powiedziałeś, mamy wysoko skoncentrowane formy węglowodanów, mamy duże ilości tłuszczu, mamy błonnik. Możemy powiedzieć nieprawidłowe zarządzanie gospodarką płynów, bo powiedzieli, że przy odwodnieniu będzie dochodziło do większych uszkodzeń mechanicznych i przez wzrost temperatury chociażby. Możemy tutaj dołożyć do tego wysiłek o długim czasie trwania lub wysokiej intensywności i wysoką temperaturę powietrza. Coś jeszcze? Tak, przy czym wiesz co, wysoka temperatura powietrza jako taka problemem nie jest, tylko tak naprawdę trzeba było do tego jeszcze dać wilgotność powietrza, no bo ostatecznie i tak nam chodzi o temperaturę wewnętrzną organizmu. Jeżeli ktoś by był, nie wiem, byłaby bardzo przyjemny wiaterek by nam wiał albo wilgotność nie byłaby zbyt specjalnie wysoka, to w sensie jesteśmy w stanie tak jakby utrzymywać tą temperaturę ciała albo nie wiem, jeżeli mamy mnóstwo bidonów ze sobą, mamy takie warunki zaporyt żywieniowy, to jesteśmy jakoś w stanie tym zarządzać. Natomiast każdy czynnik, ten przedtreningowy, w trakcie trwania treningu czy w trakcie trwania startu, który będzie prowadził na przykład do zwiększonego odwodnienia albo zwiększenia temperatury wewnętrznej organizmu, to jest coś, co będzie skutkowało z dużym prawdopodobieństwem nasileniem problemów żołądkowo-jelitowych. Także tak jak powiedziałeś, wysoka temperatura, ale tak jakby w szerszym rozumieniu niekorzystne warunki środowiskowe, które doprowadzą do zwiększenia temperatury wewnętrznej organizmu. No i do tego obecność FODMAP-ów. To jest jeszcze to, na czym kończyłeś. Na pewno w dużych ilościach FODMAP-ów. Tak, tak. Generalnie tak. Przy czym z tymi FODMAP-ami jest taki problem, nawet już nie tyle z FODMAP-ami, tylko tak jakby z ich wpływem na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, że nie na każdą osobę będą działały w ten sam sposób. Wiemy, że dużo sportowców te FODMAP-y wyklucza z diety. Może też, żeby powiedzieć konkretnie, czym są te FODMAP-y, przekładając to na taki język czysto już produktowy. FODMAP-y, czyli ta litera D z tego akronimu, oznacza disacharydy i jednym z takich disacharydów jest laktoza, którą oczywiście znajdziemy w produktach mlecznych, w mleku. No i wiele osób sięga po produkty bezlaktozowe. Natomiast czy ten problem dotyczy w sensie dlaczego sportowcy wykluczają? Czasami po prostu tak przezornie te produkty wykluczają. Część osób faktycznie może mieć problemy z trawieniem laktozy, może mieć zmniejszoną sekrecję tego enzymu odpowiedzialnego za trawienie laktozy. Potencjalnie może być faktycznie tak, że w wyniku niedokrwienia tego przewodu pokarmowego trawienie tej laktozy jest upośledzone. Natomiast problem jest taki, że z badań naukowych przynajmniej nie jesteśmy w stanie do końca ocenić, jak powszechny jest to problem. Wiemy, że wielu sportowców tak robi, ale to, że coś robią sportowcy, to nie od razu oznacza, że robią to, co powinni robić, tylko często to jest takie, kolega robi, no to ja też tak zrobię na wszelki wypadek, żeby nic się nie stało. O ile w przypadku braku laktozy w diecie to jakiś problem się wielki nie robi, bo produkty bezlaktozowe są teraz dostępne w pierwszym lepszym sklepie. Natomiast im dalej w las, tym więcej problemów, bo jeżeli ktoś by sobie wymyślił, że fruktany mu szkodzą, a fruktany znajdziemy na przykład, nie wiem, w pszenicy, w zbożach, ale powiedzmy, że pszenica jest takim produktem i nagle sobie wyrzuca makarony, no to dla niektórych mogło być to problem, szczególnie jeżeli te makarony lubi. Nadmiar fruktozy, to też trzymając się tych disacharydów, no to musielibyśmy zrezygnować z miodu, musielibyśmy sobie zrezygnować na przykład z niektórych owoców, typu nie wiem, mango, przychodzi mi do głowy, jabłko też jest źródłem nadmiaru fruktozy.
Także są na pewno osoby, żebym to spuentował i ubrał w mądre słowa, żeby oddać to, o co mi chodzi, że koncepcja diety FODMAP, low FODMAP, to jest właściwie taki trzyetapowy protokół dietetyczny. To jest koncepcja, która wzięła się ze współpracy z pacjentami z zespołem Lita drażliwego, a jeszcze wcześniej była testowana u pacjentów z chorobą leśniowskiego Crohna. To jest choroba organiczna przewodu pokarmowego, dochodzi po prostu do zapalenia przewodu pokarmowego. Tam się nie sprawdziła, no to spróbowano w tym zespole Lita drażliwego. Ta choroba zespołu Lita drażliwego to jest właśnie taka zaburzona komunikacja między mózgiem a jelitami. I wspomniałem wcześniej o tym, że być może część sportowców również ma z tym problemy i może dlatego właśnie ta dieta low FODMAP działa u pewnego odsetka sportowców. Natomiast no my mamy za mało badań na sportowca, żeby stwierdzić, czy ten model dietetyczny jest rozsądny. Mamy natomiast takie badanie u sportowców, którzy nie odpowiadali na standardowe postępowanie żywieniowe i przetestowano u nich taką dietę low FODMAP. Ale przetestowano w taki sposób arbitralny, myślę, że to dobre słowo, gdzieś w takim normalnym protokole dla pacjentów z zespołem Lita drażliwego. Ten protokół low FODMAP polega na tym, że my przez 4 tygodnie, od 4 do 6 tygodni prowadzimy taką restrykcyjną dietę, gdzie kosimy te low FODMAPy, znaczy FODMAPy, i do tego jest nam potrzebna specjalna aplikacja z Uniwersytetu Monash, która obiektywnie, ilościowo weryfikuje, ile FODMAPów jest w konkretnej żywności. My w tym pierwszym etapie tego wszystkiego unikamy, żeby tych FODMAPów było jak najmniej. Później w drugim etapie właśnie testujemy, który tak naprawdę FODMAP powoduje u nas objawy, bo to nie jest tak, że każdy z tych węglowodanów będzie nam powodował dolegliwości żołądkowo-jelitowe. I robimy takie testy przez 3 dni, na przykład, nie wiem, źródła nadmiaru fruktozy, czyli sobie codziennie testujemy, jak reagujemy na miód. No, zaczynamy od łyżeczki, później jedną łyżkę, później półtora. Jeżeli wszystko jest ok, to znaczy, że półtora łyżki w jednej porcji, bo to dotyczy porcji nie całego dnia, no to sobie tak możemy zrobić, że co 4 godziny taką porcję węglowodanów w formie właśnie miodu możemy sobie wrzucić. I tak testujemy każdy produkt. I ten trzeci etap to jest personalizacja, gdzie już wiemy, co tolerujemy, w jakiej ilości. I to jest tak jakby protokół low FODMAP. My w sporcie jesteśmy na etapie, że wiemy, że dieta low FODMAP stosowana przez tydzień czasu u niektórych osób zmniejsza niektóre dolegliwości, bo to też nie jest tak, że całkowicie te dolegliwości ustają. Tak samo u pacjentów z IBS-em, tak samo u sportowców, tylko one zmniejsza się ich nasilenie. I to dotyczy wielu strategii. Także też ktoś, kto rozpocznie współpracę z dietetykiem albo sam zacznie sobie kombinować, to też musi wychodzić z taką świadomością. Okej, zdarzą się osoby, gdzie jeżeli tak jakby przyczyna tego problemu jest jakaś taka bardzo prozaiczna i usunięcie tego czynnika może być wystarczające, ale jeżeli ktoś ma predyspozycje genetyczne i boryka się z tym problemem przez x lat, x startów, to też nie jest tak, że ktoś za pomocą magicznej różdżki nagle te problemy całkowicie zlikwiduje. Natomiast istnieje szansa, że za pomocą różnych strategii żywieniowych, w tym właśnie tej diety low FODMAP, a właściwie elementu tej diety low FODMAP, może te objawy zminimalizować. I my też w sumie nawet nie do końca wiemy, jak mielibyśmy u sportowców podchodzić do tego protokołu low FODMAP. W niektórych pracach sugeruje się, żeby na przykład na 2-3 dni przed startem taki protokół dietetyczny wprowadzić. Natomiast, no nie wiem, jak ktoś ma zgrupowanie, w sensie też nigdy nie miałem okazji, zresztą w Polsce nigdy nie ma dalej takiego ugruntowanej wiedzy, jeżeli chodzi o ten protokół low FODMAP, jak to miałoby do końca wyglądać. I w praktyce znowu, papier przyjmie wszystko, natomiast w praktyce tak jakby pilnowanie się takiego stricte diety low FODMAP jest naprawdę bardzo czasochłonne. Tak, kosztochłonne może nie, ale czasochłonne na pewno. Dlatego zmierzam do tego, że to, co mi się zdarzało robić, to wprowadzanie takiego uproszczonego protokołu low FODMAP, czyli po prostu eliminacja tych czynników, które kategoryzujemy jako FODMAPy, i jest duża szansa, że one będą powodowały dolegliwości, typu, nie wiem, jeżeli chodzi o źródło fruktanów, cebula, czosnek, nie wiem, na przykład jeżeli chodzi o nadmiar fruktozy, to właśnie miód. To są rzeczy, które można spróbować wyeliminować. I ja to rozumiem jako taka, powiedzmy, taki protokół low FODMAP, dieta low FODMAP w sporcie, bo taki klasyczny protokół, ja tego nigdy nie robiłem, w sensie u sportowca. Są pewne publikacje, gdzie to próbowano robić, ale to akurat byli sportowcy, którzy przy okazji mieli zespół Lita drażliwego.
Natomiast znowu, na pewno da się to zrobić w praktyce, ale jest to niezwykle trudne i trudno też powiedzieć, czy efektywne w takim długoterminowym ujęciu. Nie wiem, na ile było to zrozumiane, ale jak coś, to dopytuj. Nie, dla mnie było ok. Nie wiem, wiesz, jak dla osób, które po raz pierwszy spotkały się z pojęciem FODMAP-ów, ja bym tutaj tylko dodał paradoks, który może występować w kontekście suplementów, z których my w ostatnich latach lubimy korzystać, a mianowicie sok z cierpkiej wiśni, a sama wiśnia jest na liście FODMAP-ów. W sensie jest bogata w FODMAP-y, tak? No i teraz pytanie, czy tą cierpką wiśnię stosować u osób, które miały problemy żołądkowo-jelitowe w przeszłości podczas wyścigów, czy raczej sobie ją odpuścić? Według mnie trzeba to przetestować. Natomiast jeżeli chcielibyśmy testować tak jakby samą koncepcję low FODMAP, to najpierw trzeba wykluczyć, czyli na chwilę zabieramy sobie tą wiśnię z diety, żeby w ogóle zobaczyć, czy obserwujemy jakąkolwiek poprawę. Zmierzam do tego, że trudno jest obserwować, czy coś nam pomaga, czy nie, jeżeli w dalszym ciągu pozostawimy tych dużo czynników, na przykład FODMAP-owych. Łatwiej jest zrobić tak, że przez jakiś czas te w nadmiernej ilości FODMAP-y powykluczać. Najlepiej to zrobić, no jeżeli to zrobiłbyś na przykład ty z takim podopiecznym, zerknął sobie na dietę, wziął aplikację w Monash University i przeleciał po produktach, zobaczył, ok, tego jest dużo w diecie, na przykład sok z cierpkiej wiśni, no to tutaj sorbitolu, bo wiśnie, jeżeli teraz dobrze pamiętam, są nadmiarem sorbitolu, czyli polioli, to wypadałoby na przykład wyrzucić. Okazuje się, że jest jeszcze miód, nadmiar fruktozy, jest jeszcze jakiś tam produkt, wyrzucamy to, zastępujemy jakimś innym zamiennikiem, na przykład makaron, ryżem i tak dalej. I patrzymy, czy objawy ustępują. No bo jeżeli nie ustąpią, no to wracamy tak naprawdę do tego punktu wyjścia, w którym byliśmy, czyli wracamy do tego, co lubimy jeść. Ale jeżeli by się okazało, że objawy ustąpiły w jakimś istotnym dla nas stopniu, nawet nie tyle dla nas, to po prostu dla podopiecznego, no to wtedy zaczynamy od pojedynczego FODMAP-u, na którym nam najbardziej zależy. Zależy nam na przykład na regeneracji, na soku z cierpkiej wiśni, no to próbujemy sobie po prostu wrzucić, może nawet nie od razu, no chociaż w sumie w kontekście suplementacji soku z cierpkiej wiśni ta ilość też ma znaczenie, żeby to było skuteczne, ale możemy sobie na przykład stopniować, tak, żeby zacząć sobie od jednego shota, zamiast na przykład od podwójnej porcji i zobaczyć, jaka będzie reakcja, żeby ewentualnie dopuścić taką możliwość, że jeżeli nie dwie porcje, to przynajmniej jedną, to też jest jakaś możliwość, tak, żeby tą regenerację trochę poprawić, ale żeby pogodzić ze sobą ten komfort jelitowy i to ten kontekst regeneracji. Także w kontekście diety low FODMAP nie ma jakichś prostych, uniwersalnych rozwiązań, tylko są ogólne założenia, które polegają na eliminacji, obserwacji, jeżeli jest poprawa, no to wtedy zaczynamy testowanie i wprowadzanie ponownie tych FODMAP-ów do diety, bo tak jak mówiłem, to nie jest tak, że czy sportowcy, czy pacjenci nie tolerują nagle wszystkich, tylko z reguły jest tak, że są bardziej wrażliwi na któryś z grupy węglowodanów właśnie z tej kategorii FODMAP, a to jest bardzo duża liczba różnych węglowodanów. I co więcej, wspomniałem na przykład, nie wiem, może być miód i mango. Jeden i drugi produkt jest źródłem nadmiarów fruktozy, tych monosacharydów. Z tego akronimu FODMAP, to M, monosacharydy. I może być taka możliwość, że ktoś na miodu dobrze odpowiada, w sensie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie przewodu pokarmowego, ale mango może się okazać, że już nieco lepiej. I tak się zdarza, może nie jakoś często, raczej to jest tak, że jak źle tolerujemy jakąś jedną kategorię, jeden produkt z jakiejś konkretnej kategorii, to ma to przełożenie też na resztę produktów. I to trochę nam ułatwia, bo musimy po prostu sobie ograniczyć te produkty z tej samej kategorii i znaleźć dla nich zastępniki. Natomiast to nie jest prosta dieta i ja sam jestem w stanie bez aplikacji, tak jakby obcykanie sobie dać od razu wymiennik, tylko też często muszę sprawdzać. A poza tym też często się to, żeby już trochę skomplikować, chociaż i tak to już jest wystarczająco skomplikowane, ale zmierzam do tego, że to, że coś jest w aplikacji, która jest z Australii i coś jest przetestowane, ma większą zawartość jakiegoś konkretnego węglowodanu, wcale nie oznacza, że w naszym ogródku gdzieś na działce borówki, które rosną w takiej samej ilości, które są pokazane jako high FODMAP w aplikacji, też będą high FODMAP. Oczywiście to są jakieś poszczególne wyjątki, ale tak się dzieje. Stopień dojrzałości owoców
też może mieć znaczenie, ale też nie ma takiego uniwersalizmu, że każdy owoc, który jest bardziej dojrzały, powoduje większe dolegliwości, tylko w niektórych przypadkach mniej dojrzały produkt jest lepiej tolerowany, a w innych przypadkach bardziej dojrzałe gorzej. Ale my nie wiemy, w sensie, jak ma to przełożenie na różne produkty, bo Uniwersytet Monasz po prostu cały czas to testuje, dorzuca nam kolejne cegiełki tak jakby tej wiedzy. Także tutaj to postępowanie nasze jest tak jakby 50-50, w połowie empiryczne, w połowie naukowe. Ta nauka jest punktem wyjścia, a to tak jakby te modyfikacje empiryczne oparte nasze doświadczenie i objawy podopiecznego, no to są tym czynnikiem, które modyfikują to, jak ostatecznie ta dieta wygląda. Także tutaj można sobie pozwolić na całkiem sporo według mnie dowolności. Jeżeli ktoś mówi, że po czymś się źle czuje, a w aplikacji tak pokazało, że wszystko jest okej, no to i tak tutaj tak jakby nadrzędne jest to, po czym się ktoś dobrze czuje, a kto czuje się źle. Niezależnie, czy to jest efekt nocebo, placebo. Jeżeli się mówi, że źle się czuje, no to przecież nie damy tego na siłę, bo nam w aplikacji pokazuje co innego. A zmierzam do tego, że dużo jeszcze nie wiemy, dlatego trzeba dopuścić całkiem spory margines, że faktycznie jest jakiś mechanizm, jest jakieś zjawisko, jest być może jakiś węglowodan, który akurat w tym konkretnym produkcie będzie nasilał dolegliwości. Ale jeżeli chodzi o sam protokół Low FODMAP, no to mamy narzędzia, mamy aplikację, która pozwala nam w jakiś sposób, mówię w jakiś, bo tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo łopatologiczne podejście w sporcie w porównaniu do zespołu Wita Drażliwego, gdzie mamy znacznie więcej badań, długoterminowych badań i wiemy, chociaż też nie aż tak dużo, ale wiemy mniej więcej, jak postępować, jak ten protokół wdrażać w życie pacjentów. U sportowców, jeżeli chodzi o literaturę naukową, to tutaj ten tak jakby zakres wiedzy jest bardzo, bardzo ograniczony. Ja specjalnie powiedziałem o soku z cierpkiej wiśni, bo to często jest suplement, który zawodnicy stosują doraźnie na kilka dni przed zawodami, w dniu zawodów do kilku dni po zawodach, więc to testowanie jest tutaj znacząco bardziej utrudnione, bo powiedzieli, że pierwsze co się robi, to eliminuje się wszystkie FODMAPy z diety. Oni tego w diecie na co dzień nie mają. Wprowadzają to ewentualnie na kilka dni przed startem, więc musielibyśmy trochę ten protokół pewnie zmodyfikować. Powiedziałeś o FODMAPach. Powiedziałeś też, czy w zasadzie zapytałeś mnie na początku, czy masz od razu powiedzieć, jak sobie z tym radzić, więc ja pytam, jak żyć, jak to popularnie przyjęło się w Polsce mówić. Jak żyć, wziąć kredyt, zmienić pracę. Dzisiaj wziąć kredyt to już nie takie łatwe. No tak, też prawda. Wiesz co, tak, myślę, że na pewno trzeba wspomnieć o treningu jelita, bo często, i to dotyczy dietetyki ogółem, ale dietetyki sportowej, my mamy taką skłonność, żeby szukać najbardziej skomplikowanych rozwiązań. To samo też zresztą dotyczy samego treningu samego w sobie, niekoniecznie treningu jelita. Czasami odwracamy zwrok od podstaw, bo wydają nam się trudne, nudne albo nieskuteczne, a często jest tak, że to, co jest czasami nudne, jest najbardziej skuteczne. Może trochę za bardzo filozoficznie to zabrzmiało, ale w kontekście treningu jelita myślę, że oddaje to sens z tego względu, że nasz przewód pokarmowy jest bardzo elastyczny i myślę, że tutaj jest miejsce na anegdotkę o Czesnucie, czyli zawodniku jedzenia hot dogów na czas. Nie przytoczę teraz konkretnych liczb, bo nie chcę się pomylić, ale na pewno chyba 70 hot dogów, tyle, 74 hot dogi chyba tyle wynosi jego rekord zjedzonych hot dogów w ciągu 10 minut. Jest to coś koło 15 tysięcy kilokalorii, jeżeli się nie mylę. Także jeżeli ktoś się zachwycał tym, ile Michael Phelps jest w stanie zjeść przez cały dzień, to proszę docenić tutaj tego zawodnika, który zjada 15 tysięcy kilokalorii w 10 minut. Ale chcę powiedzieć o tym, że w momencie, kiedy rozpoczynał ten pan swoją karierę z jedzeniem na czas, jego rekord wynosił bodajże, nie będę teraz strzelał liczbami, bo to nie ma aż tak dużego znaczenia, ale chodzi o to, że mniej więcej była to dwukrotnie mniejsza liczba zjedzonych hot dogów. Na przestrzeni kilkunastu lat był w stanie podwoić ilość zjedzonych hot dogów i oczywiście robił to dzięki, może nie jakoś, trudno mi powiedzieć, jak dokładnie jego trening wyglądał, chociaż kiedyś mnie ten temat zaciekawił i znalazłem jakiś wywiad, jak mniej więcej ten trening wygląda. I akurat ich trening polegał na tym, że wypijali bardzo duże ilości płynów, żeby właśnie zwiększyć to swoją tolerancję na zwiększoną objętość żołądka.
raczej nie polecam aż takich skrajnych form treningu jelita, bo też w literaturze są przypadki perforacji przewodu pokarmowego, czyli po prostu przerwania ciągłości przewodu pokarmowego właśnie w wyniku jedzenia na czas. Natomiast mamy też badania naukowe, w których już właściwie trzykrotna, jeżeli się nie mylę, albo czterokrotna ekspozycja na tę samą objętość płynów, która była tak jakby ekwiwalentem, równoważnikiem płynów traconych razem z potem podczas wysiłku fizycznego, powodowała, że zawodnicy już na czwartej jednostce treningowej odczuwali mniejszy dyskomfort po spożyciu tej samej objętości płynów co pierwszego, drugiego i trzeciego dnia. Czyli potrzeba względnie niedużo ekspozycji na ten sam czynnik, żeby poprawić swój komfort żołądkowo-jelitowy, w tym przypadku żołądkowy, bo tutaj chodziło o ilość wypijanych płynów i tak jakby samopoczucie po ilości wypijanych płynów. Czyli tak jakby raz możemy się trochę zaadaptować do tego, jak odczuwamy konkretną objętość płynu w naszym przewodzie pokarmowym i to możemy rozumieć jako trening jelita, a drugi tak jakby wymiar treningu jelita polega na tym, że częsta ekspozycja na węglowodany w trakcie wysiłku fizycznego może prowadzić do upregulation, zawsze brakuje mi tak jakby polskiego odpowiednika na to słowo, ale tak jakby zwiększenia ilości transporterów dla glukozy w przewodzie pokarmowym. Czyli jeżeli na co dzień spożywamy w okresie treningowym regularnie węglowodany, to wiemy, że jesteśmy w stanie ich więcej zaabsorbować w tym samym odcinku czasu i dzieje się tak właśnie ze względu na to, że trenujemy te nasze jelita. Czyli tak jak było ogólniając, jest też fajne, może zawsze mylę imiona braci Karasi. Możesz mi je przypomnieć? Ten, który Sebastian? Przekonał... I Robert. Bałtyk. Robert. Sebastian. Bałtyk, Sebastian. Sebastian. Ale on w jednym z materiałów, gdzieś tam wideo na swoim profilu, gdzie chyba też był 24-godzinny rekord na basenie, pokazywał, jak wygląda jego trening. Jelita, on tak jakby bardzo dużo ma wspólnego z tym, co właśnie rozumie się pod pojęciem trening jelita. Czyli często jadł po prostu przed samym treningiem duży posiłek o dużej objętości, czyli to, co my potencjalnie odradzaliśmy przed chwilką, kilka chwil temu, ale jeżeli my coś robimy celowo i wiemy, jaki ma być tego efekt, no to wtedy to już nie nazywa się głupota, tylko trening jelita. I wtedy faktycznie wiemy, że możemy na przykład przez kilka jednostek treningowych czuć się nie najlepiej, ale już za którymś treningiem ten komfort jelitowy powinien się u nas poprawić. Oczywiście do tego trzeba podejść zdroworozsądkowo, nie tak, że najemy się pizzy czy jakichś tłustych rzeczy przed samym treningiem, tylko raczej jemy to samo, co byśmy chcieli jeść docelowo, tylko w progresywnie narastającej ilości na przykład objętości, żeby tak jakby poprawić ten swój komfort jelitowy na ekspozycję na tą samą objętość jedzenia. To jest jedna rzecz, a druga to jest właśnie, i to samo dotyczy na przykład spożywania płynów. Wiele osób mówi, że już nie może nic z siebie wcisnąć i na przykład nic nie pije, a to jeszcze bardziej pogarsza sytuację, bo im bardziej jesteśmy odwodnieni, tym jeszcze wolniejsze tempo opróżnienia żołądka i wtedy jeżeli wypijemy coś na hejnał, no to te płyny jeszcze dłużej zalegają. Jeżeli my regularnie coś tam sobie popijamy, no to wtedy też tak jakby tempo opróżnienia żołądka jest nieco skuteczniejsze. Także po części trochę musimy się do tego zmuszać, ale z nadzieją, że z każdym kolejnym treningiem, z każdym kolejnym wypitym bidonem, to nasze samopoczucie przynajmniej częściowo się poprawi. No i to są właśnie tak jakby te dwie rzeczy, czyli poprawienie komfortu żołądkowo-jelitowego ze względu na tą powtarzającą się ekspozycję. Trudno powiedzieć, jaki jest mechanizm, ale wiemy, że w naszym przewodzie pokarmowym występują różne i mechanoreceptory, i chemoreceptory, i zarówno tak jakby ekspozycja na węglowodany, ekspozycja nawet na niewielką ilość tłuszczów, czy na objętość może tak jakby powodować, że ta komunikacja się poprawia i jesteśmy w stanie tolerować coraz większą objętość jedzenia. I wiemy też, jeżeli chodzi o tą zwiększoną absorpcję węglowodanów w przewodzie pokarmowym, że właśnie regularne korzystanie z węglowodanów w diecie gwarantuje nam to, że aktywność enzymatyczna, transportowa naszego przewodu pokarmowego jest optymalna, może być tak jakby upregulowana, tak zwiększana. Ja ten temat omawiałem w 10. odcinku podcastu, więc jeżeli ktoś chce zgłębić temat
jak przeprowadzać ten trening przewodu pokarmowego, to 10 odcinek, tam to jest szczegółowo omówione. Wspomniałeś o czesnacie. Dla mnie największym wrażeniem chyba, jeżeli chodzi o jego rekordy, to są 133 jajka ugotowane na twardo w 8 minut. Nie wiem, aż tak bardzo tych rekordów nie śledziłem, ale ostatnio widziałem, bo to w ogóle co roku 4 lipca odbywają się zawody, bo historia w ogóle jest taka, że pokłócili się przy budce Nathan, jeżeli dobrze pamiętam nazwę tej budki z hot dogami, kto jest większym patriotą, kilku imigrantów. No i wtedy właściciel postanowił pogodzić ich konkursem, kto zje jeszcze więcej hot dogów, ten jest największym patriotą. No i właśnie ostatnio był ten konkurs i jakiś aktywista wskoczył na scenę i pomimo tego, że mu przeszkodzi, tak, zaczęli się szturchać, to i tak mu to nie przeszkodziło, żeby znowu wygrać, już nie wiem, czy po raz 9., 10. te zawody, ale skoro wróciliśmy jeszcze na chwilę do tego tematu, tak mi się wydaje, że wśród niektórych panuje przekonanie, że ci zawodnicy to są, nie wiem, najczęściej osoby z otyłością albo może jakieś wielkie osoby. To są osoby bardzo niepozorne, o niewielkich gabarytach. Mało tego, w internecie krąży zdjęcie, nie wiem, czy akurat zwyciężył w tych zawodach, ale też utytułowanego zawodnika, który normalnie ma kratę na brzuchu, jest bardzo wysportowany, trenuje regularnie. I to tak jakby też pokazuje, myślę, że naocznie, jak dużo jest w stanie zrobić ten trening jelita. Oczywiście nie w tak ekstremalnej formie, bo też nie ma takiego sensu. Chociaż niektórzy może jak biorą udział w zawodach, to czasami podobnie do tego podchodzą. Ale na pewno tutaj nie chodzi o to, żeby przytyć, zwiększyć swoją masę ciała, tylko po prostu, żeby zarządzając tym samym bilansem energetycznym, tak ukierunkować ten bilans w obrębie okolicach około wysiłkowych, żeby tak jakby poprawić swoją tolerancję na tą objętość i ilość konkretnych makroskładników, składników pokarmowych czy samej żywności, no bo ostatecznie jemy żywność, a nie białko czy węglowodany. Tak jest, to mamy omówiony temat przewodu pokarmowego. Czy jeszcze mamy jakieś strategie, które możemy wprowadzić w celu minimalizowania problemów żołądkowo-jelitowych? Wiesz, to jest jeszcze jedna strategia, której nigdy nie przetestowałem, ale chodzi mi po głowie, bo nikt tego nie robił. A może z ciebie zapytam, czy kiedykolwiek miałeś taką sytuację. Czy zdarzało ci się robić tak jakby ładowanie węglowodanów dzień wcześniej? Czy jak zawody masz w sobotę? Dzień wcześniej? No bo jeżeli chodzi o ładowanie węglowodanów, no to zwiększamy, powiedzmy, żeby było łatwo liczyć, do 10 gramów na kilogram masy ciała od 24 do 48 godzin, w zależności od tego, kto jaką formę przybierze, strategii tej ładowania węglowodanów. Są badania, w których przez 3 dni uczestnicy nie robili nic, po prostu sobie gdzieś tam tylko chodzili, nie uprawiali żadnej aktywności fizycznej i trzeciego dnia stężenie glikogenu mięśniowego było takie samo. Jak zaraz po zakończeniu ładowania węglowodanów. I moje pytanie brzmi, czy zdarzyło ci się u osób, które mają problemy żołądkowo-jelitowe, i często też jest ten czynnik stresowy mimo wszystko dzień przed zawodami, zrobić to na przykład w czwartek, w środę czwartek, w piątek zmniejszyć ilość węglowodanów do 5-6 gramów, czyli takiej wartości utrzymującej, bez tej aktywności fizycznej, no a powiedzmy w sobotę start. To może cię zaskoczę, ale nie tyle, że mi się zdarzyło, co rzadko kiedy zdarza mi się robić ładowanie dzień przed startem. Zwykle zawodnicy robią u mnie na 2-3 dni przed startem ładowanie, czyli mają potem dzień diety łatwostrawnej, gdzie ograniczamy błonnik, ograniczamy często FODMAPy. I robię to z dwóch względów. Raz profilaktyka przeciwko problemom żołądkowo-jelitowym, które mogą wystąpić. Z drugiej strony wiemy o tym, że masa ciała może wzrosnąć poprzez wzrost treści jelitowej, która w tym przewodzie pokarmowym dzień po ładowaniu węglowodanów będzie się jeszcze znajdowała, więc jest też szansa na to, żeby oni uspokoili trochę ten przewód pokarmowy, odpowiednio się wypróżnili. A trzy, dochodzą tutaj kwestie logistyczne. Jeżeli mam kogoś, kto dzień przed zawodami dopiero jedzie na te zawody, ma do pokonania, nie wiem, 8-10 godzin w samochodzie, no to stosowanie jeszcze tego samego dnia diety wysokowęglowodanowej, zjadanie tych 10 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała w zasadzie gwarantuje nam problemy ze strony przewodu pokarmowego. Więc u mnie rzadko kiedy zdarza się tak, że w ten ostatni dzień przed startem przypada ładowanie, najczęściej to jest na 2-3 dni przed rozpoczęciem rywalizacji.
No idealnie, rozwiałeś moje wątpliwości. Właśnie tak zawsze sobie to rozkminiałem, bo wiele osób, chociaż jak wiesz, ja więcej gdzieś mam do czynienia z piłkarzami i tak dalej, z sportami walki, ale sporadycznie też ze sportem wytrzymałościowym, ale z reguły to tak jakby było ładowanie węglowodanów zarezerwowane na ten ostatni dzień, ostatnie dwa poprzedzające dni, ale coraz częściej zdarzało mi się w sumie wydłużać tak jakby ten okres ładowania kosztem mniejszej ilości węglowodanów, bo efekt teoretycznie jest przynajmniej w teorii taki sam, ale właśnie zawsze zastanawiało mnie jakoś i nie miałem okazji tego tak agresywnie sobie zastosować. Ty jak robisz ładowanie, to w sensie idziesz w te górne wartości, 10 gramów, czy... 10-12. 10-12. Przy 10 byłem czasami głodny. No to ekstremalnie, no ale ty już mało ważysz. Chociaż nie, ty aż tak mało nie ważysz w sumie. Proszę teraz. Cię. To fajnie, dobrze wiedzieć, że to działa w praktyce. Właśnie to w takim razie to jest strategia, która uważam, że jest, skoro jeszcze jest przetestowana przez ciebie, to jest coś, co uważam, że warto w takim razie wprowadzać na co dzień w życie. Właśnie z tych powodów, o których wspomniałeś, no bo raz, że to jedzenie dalej pozostaje w przewodzie pokarmowym. Dwa, nawet jeżeli komuś by się pojawiły tam FODMAPy, to teoretycznie one pojawią się kilka dni wcześniej, a nie bezpośrednio przed startem, czyli w momencie, kiedy pojawia się ten dodatkowy czynnik, który może spowolnić tempo pracy przewodu pokarmowego. Musimy coś to opublikować, tą strategię. Wiesz, ja mam całkiem sporą grupę doświadczalną, więc mamy na kim testować ewentualnie jeszcze jakieś zmiany. Natomiast przechodząc już powoli do końca, powiedz mi, jakie jest twoje stanowisko odnośnie wspomagania się środkami farmakologicznymi w celu obejścia, uniknięcia problemów żołądkowo-jelitowych podczas startów, bo to w sportach wytrzymałościowych, no chyba z przykrością muszę powiedzieć, że jest normą, codziennością. Jak ty do tego podchodzisz? Celu święca środki? Wiesz co, znaczy nie ma co ukrywać, że generalnie, jeżeli chodzi o farmakologię w sporcie jakimkolwiek, że to jest tak jakby na porządku często dziennym. Natomiast ja zawsze wychodzę z tego założenia, że warto dać na początku szansę z tym strategią mniej, no bo na przykład w sumie o tym nie wspomnieliśmy, ale jeżeli chodzi też w sumie o te czynniki zwiększające ryzyko, to są niesteroidowe leki przeciwzapalne, które w sumie też są bardzo powszechne w sporcie. Zwłaszcza w ultra. Tak, a to jest w sumie coś, co istotnie wpływa na funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Mam tutaj na myśli komórki nabłonka jelitowego, czyli że są uszkadzane, także w sumie warto o tym wspomnieć na końcu. Natomiast wracając do tak jakby całego mojej myśli, uważam, że na początku warto dać szansę strategiom takim konwencjonalnym, czyli po prostu żywieniowym. Jeżeli wtedy się nie uda, no to wtedy po prostu można zwrócić się w kierunku farmakologii, no bo często w sumie nie mamy za bardzo szerokiego wachlarzu narzędzi. No jeżeli ktoś sobie stawia wyżej tak jakby swoją formę sportową, czy generalnie dyspozycję sportową nad czasami zdrowiem, to też oczywiście zależy, tak często trenuje, startuje, no ale no, w sensie trudno jakoś w jakiś obiektywny sposób się do tego, obiektywny, w sensie mądry sposób się do tego odnieść. Nie wiem, a jakie jest twoje zdanie? Ja jestem przeciwnikiem, zwłaszcza w przypadku osób, które nigdy nie doświadczyły problemów żołądkowo-jelitowych, ale tak jak to już powiedziałeś wcześniej w tym odcinku dzisiejszym, kolega stosuje, więc ja też będę profilaktycznie. No i potem mamy grupę osób, która nigdy nie doświadczyła problemów żołądkowo-jelitowych, ale stosują różną farmakologię, która ma zapobiegać temu. I tak naprawdę my nawet nie wiemy, czy ta osoba miałaby kiedykolwiek problem ze strony przewodu pokarmowego, ale już zapobiegawczo stosuje środki, które niekoniecznie powinny być stosowane. Ja jestem daleki od tego podejścia. To okej, okay, w takim rozumieniu to myślę, że podzielam twoje zdanie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą w sumie chciałbym powiedzieć. Żeby właśnie może sobie trochę lepiej zdefiniować te problemy żołądkowo-jelitowe. Jeżeli chodzi o badania naukowe, to często to się robi za pomocą kwestionariuszy i mamy tam po prostu różne pytania dotyczące różnych funkcji przewodu pokarmowego, na przykład czy odczuwasz jakieś wzdęcia, przelewanie się w jelitach
i mamy najczęściej skalę od 0 do 10. I zmierzam do tego, że objawy, które mają nasilenie od 0 do 4, one są najczęściej uznawane za jako fizjologiczne, w sensie, że każdy z nas doświadcza w jakimś sensie zaburzeń pracy przewodu pokarmowego, ale to nie znaczy, że one mają charakter patologiczny, tylko no w sensie, jak jest intensywny wysiłek fizyczny, jak jest wysoka temperatura, w sensie skrajne warunki środowiskowe, jest duża ilość węglowodanów w trakcie trwania wysiłku fizycznego, no to siłą rzeczy jakieś drobne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego się pojawią, ale jeżeli to nie jest coś, co nam uniemożliwia utrzymanie, nie wiem, naszego tempa albo zdolności wysiłkowych, to nie zawsze jest konieczność robienia z tego czegokolwiek, a już tym bardziej sięgania po środki farmakologiczne. W sensie tak jakby wychodzenie z założenia, że wyjdziemy z wyścigu czy nienaruszeni, no to chyba nie jest najlepsze założenie i to dotyczy nie tylko gdzieś tam mięśni, ale także przewodu pokarmowego. W sensie pewny margines tak jakby dyskomfortu powinniśmy zaakceptować, zakładając oczywiście, że to w jakiś wymierny sposób nie wpływa na naszą formę sportową, dyspozycję sportową. Jeżeli wpływa, no to wtedy faktycznie warto się podjąć jakichś działań, no ale tak jakby myślę, że w pierwszej kolejności na pewno tych strategii żywieniowych, bo tam jest często dużo do zrobienia, szczególnie u kogoś, kto się dietetyką jakoś nigdy specjalnie nie interesował, no bo często popełnia po prostu takie proste, kardynalne błędy i tam wcale nie trzeba leków, tylko kilku drobnych strategii, no ale oczywiście są osoby, których ten problem jest bardziej spotęgowany, jest bardziej wielowymiarowy i można testować więcej rzeczy. Nie mówiliśmy w sumie dzisiaj z Mateuszem za wiele o suplementach, bo o ich skuteczności wiemy mnej więcej tyle, co i o skuteczności diety low FODMAP. W sensie robimy to, ale na zasadzie na wszelki wypadek, w sensie ograniczamy ich zawartość w diecie. Ale nie wiem, mamy glutaminę, mamy kolostrum, czyli siarę bydlęcą, azotany są też były stosowane, bo też mogą poprawiać ukrwienie przewodu pokarmowego. Natomiast to są rzeczy, o których można wspomnieć, natomiast czy warto suplementować? Ja akurat mam takie zdanie, że jeżeli ktoś miałby dużo pieniędzy, wolnego czasu i chęci, to można to testować, ale żeby też pokazać mniej więcej skalę skuteczności, regularne sięganie po węglowodany w trakcie trwania wysiłku fizycznego znacznie skuteczniej poprawia przepływ krwi w obrębie przewodu pokarmowego niż wspomniane przeze mnie suplementy diety. Także tutaj trzeba ważyć, jaka jest skuteczność tego, bo coś w badaniach często się mówi o istotności statystycznej, czyli że w porównaniu do placebo coś zadziałało lepiej, ale czy zadziałało lepiej na przykład od dobrego nawodnienia, dobrego ładowania węglowodanami, do odpowiedniego rozplanowania podaży tych węglowodanów w trakcie wysiłku fizycznego? No już niekoniecznie, bo w badaniach często takich rzeczy się nie weryfikuje, tylko po prostu autorowi często zależy na tym, żeby pokazać, że coś jest skuteczniejsze od czegoś, ale to jest tylko tak jakby dopiero jeden mały kroczek, żeby zrozumieć zrozumieć w ogóle skuteczność jakiegoś suplementu diety. Dopiero później, a nauka akurat bardzo wolno mieli te wszystkie rzeczy, dopiero później zaczyna się dokładać kolejną cegiełkę, to śniadanie w ogóle się dorzuca do jakiejś interwencji, że często to, co się testuje w badaniach, niekoniecznie odzwierciedla to, z czym się boryka zawodnik, zawodniczka w trakcie zawodów. Także o tym warto pamiętać, żeby się niepotrzebnie nie zachłysnąć jakimś suplementem, jakąś strategią, o której gdzieś ktoś tam wspomniał w badaniach. To jest to trochę jest też tak z tą dietą low FODMAP, w sensie, że to jest fajna ciekawostka, jest duża szansa, że to może pomagać, ale jest równie całkiem spora szansa, że niektórym to może pomagać tylko i wyłącznie na zasadzie efektu placebo, tak? Czyli ktoś nam nakręcił, na przykład my was nakręciliśmy, że to działa i faktycznie też tak może być, także tutaj też nie ma na siłę sobie utrudniać życia. Jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął od tych podstawowych rzeczy, typu żeby w ogóle dobrać sobie odpowiedni timing spożycia tego posiłku, zmienić trochę proporcje makroskładników w tym posiłku, no to nie ma sensu od razu sięgać po dietę low FODMAP w tym takim uproszczonym wydaniu, no bo dokładamy sobie po prostu niepotrzebnej pracy, niepotrzebnego stresu, którego i tak jest sporo przed jakimś startem. Nie było suplementów, bo miało być na sam koniec i tym akcentem ładnie to spuentowałeś, nawet wyprzedzając moje pytanie. Ja w zasadzie dodałbym tylko jeszcze jedno, że bardzo często u osób, u których problemy żołądkowo-jelitowe pojawiają się dopiero w warunkach startowych, to problemem jest to, że stosują strategie, których nigdy nie stosowali w trakcie treningu. Miałem mnóstwo podopiecznych, którzy zgłaszali się do mnie na samym początku współpracy
I okazywało się, że to były osoby, które zjadały coś na treningu dopiero po trzeciej, czwartej godzinie. Pierwsze dwie godziny to w ogóle tylko na wodzie, ale już na sam start przewidywały, że co 20-30 minut będą jadły baton i żel energetyczny, będą spożywały napój izotoniczny w ilości tam 500-700 ml na godzinę. No i w takie podejście to jest w zasadzie równia pochyła do katastrofy ze strony przewodu pokarmowego, bo stosujemy coś, do czego ten nasz przewód pokarmowy nie jest przyzwyczajony. I tu ilość węglowodanów, która nagle pojawi się w przewodzie pokarmowym, będzie zabójcza i musi spowodować problemy żołądkowo-jelitowe. Tak, to znaczy właśnie pytanie, kto dokładnie nas słucha, ale te osoby, które... na pewno jest wiele osób, szczególnie amatorów, którzy idą na rower, czy nawet idą sobie pobiegać i jedyne na coś, co często w ogóle nic nie biorą, ani do picia, ani do jedzenia, a później właśnie, nie wiem, gdzieś podczas startu zatrzymują się na tych punktach żywieniowych, znaczy zatrzymują, w sensie objadają się na tych punktach żywieniowych, czego nigdy wcześniej nie robili na żadnym treningu, najczęściej po prostu na zakończonym treningu jest jakiś zimny napój, żeby po prostu ukoić sobie swoje cierpienia, szczególnie w te gorące dni. No bo często też trudno takie specyficzne warunki, tak, żeby gdzieś sobie postawić jakiś napój, w sensie, że to już wymaga jakiegoś zaangażowania i planowania, ale tak, no na tym polega ten trening jelita, dlatego może to jest jednocześnie tak banalnie proste rozwiązanie, ale też tak trudne do wdrożenia, no bo jednak wymaga, myślę, że więcej organizacji niż jakichś komplikacji typu, nie wiem, konkretnych suplementów, czegokolwiek innego, dlatego tak jak już w sumie z Mateuszem kilkukrotnie powiedzieliśmy, najlepiej zacząć od samych podstaw. Jeżeli tam się wyczerpie nam zasób pomysłów, to wtedy warto zwrócić swój wzrok w kierunku raz, że diety low FODMAP, a dwa, że ewentualnie poszukać pomocy w suplementach, przy czym te suplementy to też jest temat, przy którym postawiłbym duży znak zapytania. Właśnie z tego względu, że rzadko kiedy testuje się w badaniach suplement na przykład z treningiem jelita. W sumie nie wiem, czy kiedykolwiek to robiono. Przypuszczam, że nie jest o tyle, ile moja wiedza sięga. A jest duża szansa, że właśnie tak to by wyglądało, że gdybyśmy porównali sobie taki standardowy trening jelita do suplementacji glutaminy, no to okazałoby się, że ten po prostu trening jelita jest zdecydowanie skuteczniejszy. Słuchaj, mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać i rozmawiać, zresztą chyba mam takie wrażenie za każdym razem, jak się widzimy albo zdzwaniamy, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby przerwać ten temat i ewentualnie zostawić sobie coś w tym temacie do dodania jeszcze gdzieś kolejnym razem. Na koniec powiedz proszę, gdzie można znaleźć więcej informacji o tobie i jak można się ewentualnie z tobą skontaktować. A najłatwiej znaleźć mnie na Instagramie, zapytaj_dietetyka. Najwięcej na Insta Stories staram się dzielić różnymi badaniami, ciekawostkami, także zachęcam do bacznego obserwowania. Jak ktoś chciałby o coś zapytać, to tam najłatwiej właśnie mnie znaleźć. Na pewno podlinkuję twój profil w notatkach do tego odcinka. Ja bardzo serdecznie ci dziękuję za ogrom wiedzy, który przekazałeś. Mam nadzieję, że w końcu ruszą konferencje w formie stacjonarnej i znowu się gdzieś zobaczymy, bo przyznam szczerze, że tak jak kiedyś w tym świecie dietetyki mieliśmy całkiem spoko relacje i widywaliśmy się regularnie. Ja nie pamiętam ostatniego spotkania. No powiem ci, że też gdzieś mi wyparowało z głowy. Nawet nie pamiętam, kiedy była ostatnia konferencja. Kto wie, co się wydarzy. Tym bardziej, że każdy z nas ma trochę teraz więcej już tego doświadczenia, wiedzy i myślę, że w końcu te konferencje miałyby taki format, jaki sobie życzyliśmy od początku, czyli żeby były jak najbardziej praktyczne, a tego w sumie zawsze gdzieś na tych konferencjach różnych, nie mówię teraz o sportowych, zawsze brakowało. I nawet nie wiem, czy byśmy naszej konferencji Polskiego Towarzystwa Dietetyki Sportowej nie przebili, jeżeli chodzi o wymiar praktyczny, no bo uważam, że naprawdę jest już, jeżeli nawet chodzi o ciebie, dużo takich informacji insiderskich, na których nam zawsze najbardziej zależało, a które zawsze najtrudniej gdzieś było wyłuskać na tych konferencjach. No to pozostaje tylko zorganizować. Konferencję, a z racji tego, że ty masz w tym dużo większe doświadczenie i wychodzi ci to zdecydowanie lepiej, to jak będziesz miał chwilę, możesz o tym pomyśleć i zrobimy coś stacjonarnego dla szeregu dietetyków, których przypuszczam, że na rynku ilość wzrosła dwukrotnie, trzykrotnie od ostatniej konferencji Polskiego Towarzystwa Dietetyki Sportowej?
Gdyby tak więc było. Byłoby dla kogo? Może warto byłoby robić. Dobra, dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że do usłyszenia niedługo. Trzymaj się, cześć. Również dziękuję, do usłyszenia. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że podobało Ci się to, co przekazaliśmy razem z Bartłomiejem w tym odcinku. Oczywiście wszystkie notatki do tego odcinka znajdziesz na stronie Dietetyk Sportowy Online, łamane przez podcast i tam możesz znaleźć wszystkie dotychczasowe odcinki, które nagrałem, wraz ze specjalnymi materiałami, które były przygotowane. Tutaj też pewnie jakieś specjalne materiały się pojawią. Pewnie dorzucę do tego listę FODMAP-ów, tak żebyś miał w jednym miejscu najważniejsze produkty, czy najbardziej bogate produkty w FODMAP-y. Pamiętaj, że wspominaliśmy tutaj o treningu przewodu pokarmowego. Tej tematyce poświęcony był 10. odcinek podcastu Dietetyk Sportowy Online, więc zachęcam Cię, czy odsyłam Cię do tego odcinka. No i pamiętaj, że możesz zawsze udostępnić ten odcinek na swoich mediach społecznościowych. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to w aplikacji, z której właśnie słuchasz tego odcinka, naciśnij przycisk subskrybuj, włącz powiadomienia, tak żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Kolejne odcinki będą pojawiały się jak zawsze w poniedziałek co 2 tygodnie, zarówno solo, jak i z interesującymi gośćmi. Na tapecie mam kogoś, kto będzie mógł powiedzieć coś na temat regeneracji, a myślę, że jest to temat, który w sporcie zawodowym i amatorskim wysoko wytrenowanych amatorów zawsze jest na czasie. Tymczasem żegnam się z Tobą, dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia. Trzymaj się, cześć.